Czy wiecie, że w roku 1834 w Siemianowicach została założona pierwsza na Górnym Śląsku, głośna wkrótce w całej Europie, hodowla koni pełnej krwi? Czy wiecie, że Zbigniew Cybulski, legendarny aktor filmowy i teatralny, tragicznie zmarły w 1967 roku, mieszkał w młodości wraz z rodzicami w Siemianowicach przy ulicy Krótkiej? Czy wiecie, że bażantarnia w roku 1812 służyła przez kilka miesięcy jako obozowisko oddziału Wielkiej Armii Napoleońskiej? Wielu francuskich żołnierzy straciło serca dla pięknych dziewcząt siemianowickich i zostało tu na zawsze. Czy wiecie, że Gustaw Morcinek, piewca Górniczego Śląska, przebywał wielokrotnie w Siemianowicach na początku lat 30. zapraszany tu przez nauczycielkę szkoły w dzielnicy Huta Jerzego? Powstały wtedy świetne, dokumentalne fotografie Morcinka. W Hucie Jerzego toczy się akcja jego znanej powieści Wyorane kamienie z 1937 roku.